Obserwatorom trudno jest zbliżyć się do zwinnej kozicy lub koziorożca. Z czego to wynika? Zwierzęta te mają bardzo elastyczne, rozdzielone kopyta. Dzięki temu mogą biegać, skakać i żerować na strumych skałach. Świetnie radzą sobie nawet na niemal pionowych ścianach. Badacze próbują zastosować te rozwiązania, projektując specjalistyczne obuwie, ale tylko z częściowym powodzeniem. Koń może galopować z prędkością do 50 km na godzinę. Jeszcze większe wrażenie robi to, jak koń efektywnie spożytkowuje energię. Tajemnica tkwi w nogach. Noga konia absorbuje energię niczym sprężyna. Gdy noga odrywa się od ziemi, energia ta zostaje uwolniona. Wyspecjalizowane mięśnie działają niczym amortyzatory. Inżynierowie próbują skopiować to rozwiązanie, ale nie jest to wcale łatwe. Podczas lotu pióra na końcach skrzydeł orła podwijają się ku górze do niemal pionowej pozycji. Takie ułożenie pozwala uzyskać maksymalną siłę nośną przy minimalnej długości skrzydeł. Konstruktorzy badają ptaki szybujące takie jak orzeł, chcąc zaprojektować lepsze samoloty. Zastosowanie zmodyfikowanych skrzydeł z wingletami podniosło osiągi samolotów nawet o 15%. Obecnie samoloty mogą latać dalej, z większym ładunkiem i zużywać przy tym mniej paliwa. Przez 10 lat po wyposażeniu maszyn w winglety linie lotnicze zaoszczędziły ponad 7,5 miliona ton paliwa lotniczego. Ale u orła zdumiewające są nie tylko możliwości w locie. Gdy orzeł pikuje w kierunku zdobyczy, jego oczy cały czas dostosowują ostrość, by wyraźnie widzieć cel. Czy jakaś zaprojektowana przez człowieka kamera ma choćby zbliżoną szybkość regulacji ostrości obrazu? Behemot, o którym wspomina Księga Hioba, jest zazwyczaj utożsamiany z hipopotamem. Dorosły hipopotam może mieć od 4 do 5 metrów długości i ważyć nawet ponad 3,5 tony. Jego kości, zwłaszcza kręgi, tworzą mocną, sztywną konstrukcję. Żebra i gruba skóra zapewniają ochronę, gdy hipopotam porusza się po kamienistych dnach rzek. Nie trzeba mieć takich kości, by docenić siłę hipopotama. Kości są ważną częścią ciała niezliczonych żywych organizmów. Naukowcy mówią, że kości są skonstruowane według dokładnie tej samej zasady, co beton zbrojony.
Stal w żelbecie odpowiada za wytrzymałość na rozciąganie i za sprężystość, a cement, piasek i kruszywo za odporność na ściskanie. Jednak kości mają większą wytrzymałość na ściskanie niż nawet najlepszy beton zbrojony. Kości przewyższają beton pod wieloma innymi względami. Pod wpływem hormonów rosną i rozwijają się, a ponadto potrafią się regenerować. Poza tym, podobnie jak mięśnie, powoli się wzmacniają, gdy są poddawane większym obciążeniom. Lewiatan, czyli najprawdopodobniej krokodyl, ma niezwykle silne szczęki. Niektóre krokodyle mogą ugryźć niemal 3 razy mocniej niż lew. Ich szczęki są przy tym wrażliwsze na dotyk niż opuszki ludzkich palców. Są pokryte tysiącami receptorów czuciowych, których zakończenia nerwowe wychodzą z dziurek w czaszce. Dzięki temu samica może delikatnie chwytać młode i nieść je w paszczy. Bez wątpienia niewidzialne przymioty Boga są wyraźniej widoczne w tym, co stworzył. Wiele możemy się nauczyć od jeszcze innych zwierząt wspomnianych w Księdze Hioba. Dzikiego byka, bociana i strusia. Warto bliżej się przyjrzeć tym zwierzętom podczas rodzinnego wielbienia i dowiedzieć się czegoś więcej o przymiotach Jehowy.